Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami seria ETS 2, czyli Euro Truck Simulator 2 na kanale Dark Owen. Słuchajcie, witam Was w odcinku numer 10 właśnie z tej serii na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału właśnie w tym odcinku. Słuchajcie, no cały czas mamy jakieś informacje o tych save'ach, słuchajcie, że coś tam ginie i tak dalej. Miejmy nadzieję, że nasze kłopoty już pod tym kątem po prostu się zakończą. Na razie, słuchajcie, 22,5 tysiąca euro na koncie. Liczba garaży ciężarówek, tak jak widzicie, bez zmian. Liczba kierowców, tutaj nic się nie zmieniło. No ale słuchajcie, tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, no dzisiaj wracamy, słuchajcie, do pełnego zadłużenia, żeby oczywiście tutaj troszeczkę podziałać, bo żeby zatrudnić kierowcę, oczywiście musimy, słuchajcie, przede wszystkim nasz garaż ulepszyć, dzięki czemu będziemy mieć dodatkowe miejsce na dwie kolejne ciężarówki. Także no, słuchajcie, myślę, że warto w to zainwestować. To jest pierwszy ruch, słuchajcie, który tutaj oczywiście musiałem wykonać. Za chwileczkę powinno nam się udać, po pierwsze, kupić jakąś ciężarówkę, zatrudnić kierowcę. No i dzięki temu, słuchajcie, będziemy mieć oczywiście dodatkowy dochód i oczywiście przejdziemy do kontynuacji zlecenia. No tak jak widzicie, nasz garaż już naprawdę zaczyna wyglądać. Dobra, mamy już rozbudowany garaż, słuchajcie. No i teraz zobaczmy w ogóle, w którym my będziemy miejscu tutaj. Dobra, no odpoczywać nie chcemy. No, tak jak widzicie, nawet się udało. Dobra, światełka są. Dobra, słuchajcie, także podjedziemy tutaj, poszukamy możliwości po prostu zakupu kolejnej ciężarówki. Dzięki temu będziemy mogli po prostu zatrudnić kierowcę. Zaraz zobaczymy, jak to się przedstawia, bo jesteśmy przecież u siebie w mieście. Oho. No i mamy nawet kłopot z wyjazdem z tego naszego garażu. Dobra. Dobra, teraz gdzie tu jechać? Słuchajcie, gdzie tu jechać? Dobra, ciemna noc w Poznaniu. Dobra, tutaj jeszcze nie widzę nic takich. Chyba tutaj musimy. Ojojoj. No naprawdę, zrobiło się przez moment dosyć niebezpiecznie. No co prawda tutaj mamy nieodkryte miejsce. Dobra, to jakoś spróbuję się przebić, bo raczej powinniśmy najpierw sprawdzić te znaki zapytania. Tutaj nie widzę, słuchajcie, jeszcze dealera ciężarówek, a przecież on nam jest potrzebny, żebyśmy mogli coś tutaj zakupić. Dobra, tutaj jedziemy, 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 jedziemy. Tu jest ten hotel. Dobra, gdzie jest ten znaczek zapytania? No tutaj by wyglądało na to.
Aha, dobra, czyli tutaj odkryliśmy agencję pracy. Teraz tak, F5, dobra, jedziemy. No ja tutaj, słuchajcie, nic nie widzę takiego. Dobra, przejdziemy się tędy. Nie no, musimy tutaj jakoś zawrócić. To nie jest to miejsce, słuchajcie, gdzie chciałem jechać. No i najgorsze, że tak naprawdę nie ma tutaj nawet gdzie zawrócić. Myśmy musieli to jakoś połamać troszeczkę przepisów. Dobra, spróbujmy to zrobić, bo tak to będziemy po prostu jechać nie wiadomo ile. Dobra. Dobra, w miarę się udało. Ok, i teraz możemy sobie podpatrzeć, jak to będzie wyglądało. Dobra, i teraz damy troszeczkę większą mapkę, bo tutaj coś powinno być. Dobra, czy tu jest ta agencja pracy? Ok. Dobra, to przebijemy się dalej do miasta. No, wydaje mi się, że tutaj powinno być gdzieś. Powinno być gdzieś miejsce, słuchajcie, że będziemy mogli zakupić tą ciężarówkę. Dobra, przejedziemy się kawałek do przodu. Dobra, zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tutaj jest warsztat. No na razie nic nie widzę takiego, słuchajcie. Ale musi być przecież. Dobra, w sumie to powinniśmy gdzieś tutaj skręcić. Troszkę nieprzepisowo. Z prawego pasa. Ale nie mamy wyboru. Dobra. No, powiem wam szczerze, że ta nasza ciężaróweczka nawet ma niezłe przyspieszenie. Praktycznie bardzo delikatnie. Najgorsze, że nie widzę tutaj, słuchajcie, nic takiego. Nie ma, słuchajcie, naprawdę wygląda na to, że w Poznaniu po prostu nie ma możliwości zakupienia tej ciężarówki. Jeszcze tak patrzę. O, jest. Nie no, dobra. A nie, dobra, to jest firma, także no nic, słuchajcie, trudno. Na razie sobie po prostu zrobimy zlecenie i jeżeli dojedziemy do jakiegoś innego miasta. Dobra, jestem ciekawy w ogóle. Jeszcze jedną rzecz, żeby spojrzeć. Poczekajcie. Dobra, tutaj mamy tylko jedną. Dealerzy ciężarówek. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. W Poznaniu nie ma. Dobra, ale możemy skorzystać z takiej opcji. Słuchajcie, czy na pewno chcesz udać się do miasta? No pewnie. Dlaczego nie? Dobra, możemy, słuchajcie, tak sobie przeskoczyć. No i dobra, cena katalogowa. $113,680. Następne wersje to już takie droższe, słuchajcie. Więc chyba zaczniemy od tej najtańszej wersji. Jeszcze zobaczę tylko, czym to się różni. Zbiornik paliwa 1400. Dobra, moc taka sama.
sterowanie się tutaj nie zmienia. No nic, dobra, słuchajcie, kupimy. Kupimy na razie tego Wolwiaka. Dobra, zostanie dostarczona. No i teraz pytanie, słuchajcie, czy... Nie, tak, na pewno chcę opuścić. Dobra, my jesteśmy w Poznaniu, więc teraz, słuchajcie, Agencja Pracy Poznań. Dobra, zobaczmy, kogo my tu mamy, słuchajcie. Ralf, Jano. 361, ale ten ma strasznie słabą ocenę. Dobra, to zatrudnimy na razie Ralfa. Wybierz miejsce docelowe Poznań. Ciężarówka wybrana, w porządku. Twój kierowca niedługo przybędzie i zacznie pracować automatycznie, jak już się zadomowi, o ile znajdzie się dla niego nowa ciężarówka. No dobra, słuchajcie, oczywiście moglibyśmy tutaj poszaleć i jeszcze ewentualnie od razu oczywiście zakupić kolejną ciężarówkę, ale myślę, że jeszcze trochę poczekamy. Zarobimy troszeczkę kasy, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z zatrudnieniem tych kierowców. No i oczywiście, jeżeli uda nam się, no przynajmniej jeszcze tak z 15, może 20 tysięcy zarobić, no to wtedy będzie można, słuchajcie, bez problemu zakupić kolejną ciężarówkę. No, tak jak pamiętacie, słuchajcie, niestety cofnęło nas tutaj dosyć mocno, czyli jesteśmy w Polsce, więc no, słuchajcie, lecimy chyba na Berlin. Pierwsze zlecenie, fajne dosyć, 5 tysięcy, słuchajcie, ja wiem, że jest troszeczkę daleko, ale naprawdę wygląda to dosyć przyzwoicie. Dobra, więc szybciutko. Dobra, szybciutko podczepimy sobie teraz przyczepkę i ruszamy w trasę. W międzyczasie oczywiście nasz kierowca też już powinien zacząć działać. Więc miejmy nadzieję, słuchajcie, że to wystarczy. Dobra, GPS-ik ustawiony, natomiast zmienimy sobie tylko troszeczkę wielkość tej mapki. No i to powinno nam, słuchajcie, wystarczyć. Oczywiście do tego, żeby tutaj podziałać. Dobra, zobaczmy. Możemy wyjeżdżać bez problemu. Skręć w prawo. Dobra, i już, słuchajcie, pracujemy, można powiedzieć, na własny rachunek. Swoją ciężaróweczką. Także wracamy, słuchajcie, do punktu wyjścia. Do tego, co mieliśmy oczywiście na tych poprzednich save'ach, ale tak jak wiecie, nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Naprawdę przy okazji troszeczkę poćwiczyliśmy sobie kwestię przeskakiwania między tymi salonami ciężarówek, jak również i agencjami pracy, więc na razie jest ok. Dobra, zwalniamy, nie chcemy mandatów. Teraz, słuchajcie, naprawdę każda tutaj, no, złotóweczka to może by było złe, ale każdy euraczek, słuchajcie, jest tutaj na wagę złota dla nas w tej chwili, no bo oczywiście mamy nałożone chyba dwa kredyty, słuchajcie, więc bo przecież kupiliśmy za pierwszy kredyt naszą ciężarówkę, za drugi kredyt kupiliśmy drugą ciężarówkę, zatrudniliśmy już jednego kierowcę, później zobaczymy, słuchajcie, po tym pierwszym zleceniu, jak to wygląda, gdzie on się znajduje. No a teraz kierunek Niemcy, słuchajcie, Berlin. Będziemy oczywiście starali się poodkrywać troszeczkę tych miast, bo niestety, no przecież tutaj już byliśmy, słuchajcie, przy granicy z Holandią, więc naprawdę, tak jak widzicie, no dosyć sporo tego save'u nam pouciekało. Szkoda, że tak jest, bo oczywiście myślałem, że mając konto na Steamie, nie ma takich sytuacji, ale tak jak widać, słuchajcie, niestety jest, więc
tutaj po zmianie konfiguracji troszeczkę nam pouciekało, ale oczywiście już naprawdę jesteśmy bardzo blisko miejsca, gdzie... No i co, puszcza nas? O! To ciekawe. Dobra. No, tak jak widzieliście, słuchajcie, ta nasza ciężarówka pod górę, no to jest naprawdę dosyć spory kłopot. Nie ma, widać było, że nie ma siły. Dobra, zaczynamy się rozpędzać. Aczkolwiek nie jedziemy zbyt szybko. Dobra, jak tam odpoczynek, to my chyba mamy zapewniony. Dobra, paliwko jest oczywiście jeszcze. No nie jest to taka, słuchajcie, nowoczesna ciężarówka, jaką jeździliśmy do tej pory. No, ale trzeba przyznać, że naprawdę bez dwóch zdań jest spoko. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, nie chcemy mandatu. Dobra, przybijmy się jakoś tutaj może. Spowolniło nas to troszeczkę, no ale wracamy dalej na trasę. Dobra, no jeszcze sporo, słuchajcie, prawie 200 km. Jedziesz powyżej do zrobienia. No jeszcze 3 godziny, słuchajcie, będziemy jechać, no ale oczywiście powinno nam się udać. Jeszcze tutaj bez odpoczynku. Dobra, to tak jak pamiętacie, tak jak wspomniałem, no teraz najważniejsze, słuchajcie, żebyśmy tutaj mogli zarobić przynajmniej te 20 tysięcy. Zobaczymy oczywiście, jak wygląda kwestia ściągania z nas opłat za kredyt, ile tak naprawdę kasy nam idzie, bo to jest tutaj tak jakby wyznacznik do tego, czy będziemy chcieli, słuchajcie, kupować kolejną ciężarówkę. Wiadomo, że trzeba szykować przynajmniej te 115 tysięcy, plus oczywiście koszty związane z transportem, z zatrudnieniem, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej te 4 zlecenia, jak wykonamy, to już będziemy mogli, słuchajcie, troszeczkę tutaj bardziej poszaleć. No 80 na godzinę możemy jechać, nie więcej. Dobra, na razie stacja nam niepotrzebna, odpoczynek też nie, możemy, słuchajcie, lecieć w kierunku Berlina, w kierunku naszej granicy niemiecko-polskiej. Dobra, w miarę się naprawdę udaje to przelatywać. Słuchajcie, oczywiście mam nadzieję, że dojdziemy do momentu, gdzie będziemy mieć swoje flagi, czyli jakieś barwy na naszych samochodach, słuchajcie, że będziemy jechać tutaj wszędzie. O, proszę bardzo, to jest moja ciężarówka. To jest moja ciężarówka, to jest mój pracownik. Słuchajcie, no, miejmy nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy. Wtedy oczywiście będziemy mogli troszeczkę bardziej poszaleć, jeżeli chodzi o dostawy. Na razie oczywiście wybieramy takie, gdzie no, możemy po prostu zarobić najwięcej pieniążków. Dobra, kolejne 50 km zrobione, także szybko idzie, słuchajcie, naprawdę. No, ale przynajmniej już możemy to działać swoją ciężarówką, naprawdę jest to bardzo przyjemne.
Słuchajcie, oczywiście też no nie ukrywam, że realizując po prostu zlecenia innych podmiotów gospodarczych, no mogliśmy troszeczkę zasmakować po prostu innych samochodów, bardziej nowocześniejszych, bo tutaj nawet nie mamy w naszym aucie, w naszym chyba Volviaku, tak? Nie, to MAN przecież, tak. Pierwszego MANa kupiliśmy, później Volvo dla naszego nowego pracownika. No i tak jak widzicie, no tutaj nie ma niestety ani żadnych LEDów, ani żadnego tutaj komputerka pokładowego w formie tableta. No ale cóż kochani, no do wszystkiego dojdziemy oczywiście. Jak zarobimy jakieś porządne pieniążki, to wtedy będziemy mogli bardziej szaleć, słuchajcie, z tymi samochodami. Tam też jest ciekawa opcja z wymianą ewentualnie. Dobra, i co tu jest? Co tu jest? Znowu się zbliżamy do brameczek. No jeszcze 115 km nam zostało, także naprawdę już nie jest daleko. Dobrze, jeszcze tutaj spróbuję, bo przecież tutaj są ciężarówki. Dobra. Dobra, i musimy zapłacić 52 euracze. Zeszły nam z konta. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, i ruszamy dalej. Słuchajcie, już naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy dawno za połową drogi. Mamy przejście graniczne. Dobra, i żegnaj Polsko, witaj Germany. Zobaczymy, słuchajcie, ile czasu nam zajmie teraz dotrzeć do tego miejsca docelowego, bo oczywiście naprawdę tam sporo mieliśmy przecież już miast odkrytych po stronie niemieckiej. No ale teraz przynajmniej, słuchajcie, łatwo nam będzie troszeczkę tutaj poodkrywać tych miast. Naprawdę trzeba to zrobić, wiecie dlaczego. Chcemy oczywiście w każdym mieście widzieć tą agencję pracy, jakieś ciężarówki, więc słuchajcie, troszeczkę więcej czasu poświęcimy po prostu na przebywanie w danym mieście, bo przecież o to tutaj chodzi. Wtedy naprawdę będzie nam się później łatwo poruszać po tej mapce. Tak jak widzieliście, bez żadnego problemu mogliśmy przeskoczyć sobie, kupić ciężarówkę, wybrać, także naprawdę podpięcie również do wielu agencji pracy pozwoli na to, żeby zatrudniać po prostu większą liczbę kierowców. No i żeby ta nasza firma, słuchajcie, naprawdę rozwijała tutaj skrzydła na tym świecie. Oczywiście, no tak jak widzieliście, bez wsparcia tutaj banku nie mielibyśmy za wiele do gadania. Spory kredycik, 500 000 przecież euro na dzień dobry, to jest naprawdę bardzo duża kwota. No ale dzięki temu mamy tak, swoją ciężarówkę, mamy ciężarówkę dla kierowcy, który mam nadzieję, że jak dojedziemy tutaj, słuchajcie, zrealizować to zlecenie, podejrzymy sobie, jak on tam radzi sobie właśnie z kwestią realizacji tych zleceń. No, 50 km do celu, także naprawdę, słuchajcie, bardzo szybko udaje nam się realizować to zlecenie. Dobra, co tu jest grane? Ulala.
jakaś przeszkoda. No i to jest najgorsze, że my musimy się tu przemknąć. Dobra, w miarę się udało, słuchajcie, naprawdę. Tutaj zawsze pod Berlinem duże kłopoty, jak widać. Ale na szczęście przemknęliśmy. Mam nadzieję, że to była tylko taka przeszkoda. Okej, tu mamy jakieś zwężenie. Dobra, i rozpędzamy się dalej. 37 km do celu. Dobra. Tak, tędy będzie nam ciężko chyba przejechać. Dobra, spróbujmy z tej strony. Ciężko. Dobra, jesteśmy? Okej. Dobra, nie jest źle, słuchajcie. No już naprawdę mamy przećwiczone te wychodzenie z różnych takich sytuacji. No ale chyba lepiej troszeczkę zwolnić, stracić tego czasu, niż tak naprawdę gdzieś tam kręcić dookoła. Tak jak widzieliście, jest możliwe ominięcie tych przeszkód. Oczywiście, no tutaj na pewno policja miałaby troszeczkę do gadania, nie pozwoliłaby nam taki ruch, ale mimo wszystko nam się udało i możemy dzięki temu bez problemu sobie startować dalej. Dobra, i ruszamy na Berlin. Dobra, już naprawdę 18 km, słuchajcie, to tak jakbyśmy byli u siebie w domu. Zmierzali właśnie na kolację, obiad albo coś w tym rodzaju. Ajajaj, no tak troszeczkę bym powiedział. Ryzykowne to było. Dobrze, tu już ograniczonko. I pierwsze światełka. Dobra, no i jesteśmy w Berlinie, kochani. Dobra, jeszcze się tak mocno nie orientuję, słuchajcie, z tymi firmami. Oczywiście, które za co tak naprawdę najwięcej dla nas tutaj mogłyby przygotować pieniążków. No i mamy, słuchajcie, piękny Berlin. Widać już tutaj panoramę Berlina. Słuchajcie, naprawdę pięknie to wygląda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobrze, tylko z tego co wygląda, słuchajcie, to my już Berlin mamy odkryty, także... Skręć w lewo. Za wiele to my tutaj nie zdziałamy. A nawet bym powiedział tyle, że po prostu nie musimy. Płacono w sumie 2800. Dobra, czyli ściągnęło nam, słuchajcie, prawie 3000 z konta. Właśnie za kredyt. Lub też kredyty. Mam nadzieję, że to oczywiście kwota, która tutaj pokrywa jeden i drugi. Mam nadzieję, że się nie okaże taka sytuacja, że to tylko jeden i to ten mniejszy. Bo w sumie ten mniejszy braliśmy wcześniej. No ale dobra, zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda. Na razie zarabiamy, więc nawet jeżeli zarobimy te 5000 teraz, to powinno nam wystarczyć na pokrycie bez problemu. Przygotuj się do skrętu w prawo.
Dobra, no to się przygotujemy do skrętu w prawo. Dobra, teraz oczywiście muszę zablokować dwa pasy, bo nie chciałbym tutaj... Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. Tak. Znalazł się niestety. Dobra, ale na szczęście może się uda to zrobić bez... bez żadnych tutaj uszkodzeń. Dobra. Okej, okay, no i teraz parkowanko. Gdzie zaparkować? Dobra, widzę już tam miejsce. Dobra, no i tutaj faktycznie, słuchajcie, także w Berlinie mamy wszystko odkryte. Tak jak widzicie. Dobra, teraz spróbujemy wykręcić. Dobra. No i próbujemy, słuchajcie. Dobra, jeszcze nie widzę. Mogę się tylko posiłkować lusterkami. Dobra, no faktycznie trochę wąsko, ale te 90 expa, no raczej nie będziemy mieć kłopotu, żeby to wykonać i zostawić tą przyczepkę. No i dobra, słuchajcie, kolejne zlecenie wykonane na naszym koncie. Doskonale, doskonale, no wiadomo, słuchajcie, 90 expa, dodatkowo 224 expy na naszym koncie, poziom trzeci dalej, słuchajcie, nowicjusza. No, dostaliśmy 5114 za ten przewóz. Nic tutaj tak naprawdę, słuchajcie, nie zniszczyliśmy. No i teraz, zanim przejdziemy do kolejnego zamówienia, słuchajcie, zobaczmy, jak sobie działa nasz Ralf. Przejechany dystans 0. Dlaczego? Zobaczmy, aktualny ładunek, obecna naczepa, nic tu nie ma takiego. A dlaczego nasz Ralf jeszcze nie robota? Polityka... Nie no, mamy status w trasie, więc dziwne, słuchajcie, informacje. Dobra, jeszcze zobaczymy. Status niby w trasie. Status na służbie. Ciekawe. No nic, dobra, może kolega dopiero jedzie, słuchajcie, żeby coś tam zdziałać. Dobra, my jedziemy dalej. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, co tutaj można zabrać ewentualnie właśnie z tej firmy. I zobaczymy, gdzie nas to będzie chciało zanieść, na którą stronę mapki. Dobra, rynek przesyłek. Dobra, zobaczmy, czyli tak, mamy powrót do Szczecina albo Rostock, słuchajcie, no chyba lecimy do Rostocku, widać, że mamy tutaj Rostock to chyba nie jest jeszcze miasto, które odkryliśmy. Dobra, też około 5000 euro, więc możemy to zrobić, w sumie jakieś takie nawet chyba nie... niedługie to zlecenie, do ciekawe. Dzieła. Dobra, teraz tylko trzeba wykręcić. No. Dobra. Dobra, no mamy potwierdzenie, słuchajcie, także nasz kierowca zarobił pierwsze dla nas pieniądze, także mamy 130 tysięcy na koncie, więc
No, naprawdę, słuchajcie, niedługo będziemy mogli trochę bardziej poszaleć, zatrudnić kolejnego kierowcę i wtedy no, już ta nasza firma zacznie, słuchajcie, zarabiać coraz szybciej. Dobra, jeszcze się muszę nauczyć, słuchajcie, tych kamerek, bo czasami naprawdę coś tam trochę dłużej szukam. Dobra, podłączamy. Okej. No i lecimy, słuchajcie, z drugim zleceniem. Teraz to ciężko stwierdzić, czy my mamy, słuchajcie, jakieś miasto odkryte, czy jeszcze nie. Zobaczymy, jak jest z tym Rostokiem. Dobra, Rostok. I lecimy. Dobra, wąska do prawa. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra. Skręć no, w lewo. No, już raczej nie zdążymy na tych światełkach przefrunąć. Dobra, zobaczmy, jak to jest. Nie no, 209 km. Także, no tutaj praktycznie podobny dystans, słuchajcie, do tego, który zrobiliśmy w tym pierwszym zleceniu, jadąc ze Szczecina. Nie no, przecież my jeździliśmy, dobrze myślę, z Poznania przecież do Berlina. I tu już się możemy rozpędzać. Okej. No i zobaczymy, słuchajcie. Po pierwsze, jaką drogą będziemy jechać. Dobra, no z tym zmęczeniem to już tak jest troszeczkę na bakier. Także jak coś tam będzie po drodze, to chyba skorzystamy, słuchajcie, z opcji hotelowej, bo już widać, że naprawdę nam zaczyna się kończyć. Trzymaj się prawej strony. Dobra. Ale się rozpędziliśmy tutaj, no słuchajcie, naprawdę jak burza. Tutaj trzeba do 80 zbić. Zbijamy, słuchajcie, naprawdę te mandaty, no żeby nam tutaj nie zżerały zarobków naszego kolegi, naszego pracownika Ralfa. Na razie jako jeden tutaj występuje, jeżeli chodzi o naszą ekipę zatrudnioną w naszej firmie na razie. No normalnie, słuchajcie, aż musiałem schamować, bo nieźle ten nasz samochodzik zaczął się rozpędzać. Dobra, jedziemy chyba w zupełnie troszeczkę innym kierunku niż wcześniej zakładaliśmy, żeby tam zbliżać się do tej granicy z Holandią. Tak naprawdę w kierunku morskim, słuchajcie, cały czas. Ale to może też, słuchajcie, nie jest takie głupie, bo jeżeli uda nam się zrobić na przykład wszystkie miasta na wybrzeżu, no to później możemy wracać, tak? Tak, żeby każde miasto było, słuchajcie, odkryte. Takie jest moje założenie. Oczywiście wiąże się to potem z tym, że będzie nam bardzo łatwo oczywiście zarządzać naszymi kierowcami, słuchajcie, kupować nowe ciężarówki, tuningować te ciężarówki. Wiadomo, że jakby się udało, słuchajcie, żebyśmy w każdym mieście mieli nasz garaż naszej firmy, no to już naprawdę będzie spoko. Dobra, teraz tak, mamy tutaj do czynienia z właśnie, chyba widzę jakiś hotelik. No nic, dobra, słuchajcie, no nie jesteśmy jeszcze zmęczeni, jeszcze nie ma takiej informacji, więc a nuż może się uda to zrobić, tylko troszeczkę zwolnimy, żeby przypadkiem mandatu nie dostać.
No tak, słuchajcie, możemy delikatnie sobie pozwolić na te 81-82 km na godzinę. Wtedy raczej tego mandatu nie dostaniemy, ale głowy nie dam sobie uciąć. Oczywiście trzeba by to było sprawdzić i stestować, jak to faktycznie wygląda tutaj. Dobra, najwyżej odpoczniemy sobie w miejscu docelowym, tym bardziej, że już jesteśmy, słuchajcie, prawie w połowie drogi. I zupełnie niepotrzebnie zmieniałem ten pas tutaj. No próbuję słuchajcie troszeczkę dogonić tą ciężarówkę, która jest przed nami, ale tak jak widzicie, wcale to nie jest proste. Ona też tutaj słuchajcie korzysta z opcji, że czasami jedzie szybciej. Zbliżamy się do niej, ale bardzo takim żółwim tempiem. Tempem, słuchajcie, w żółwim tempie. No jestem ciekawy, czy uda nam się do niej dojechać tutaj. Fajna trasa, praktycznie nic tutaj nie przeszkadza. Słuchajcie, można ładnie ciąć do przodu. No 74 km do celu, także naprawdę idzie nam to dzisiaj bardzo sprawnie, także nawet będzie chwila, żeby jeszcze porozglądać się oczywiście po mieście, jeżeli nie będzie wcześniej odkryte, bo teraz naprawdę, słuchajcie, już tak zwariowałem przez te utracone sejwy, już nie wiem, które miasta odkryte mamy, których mamy nieodkrytych. No ważne, żeby teraz to szło cały czas jak po nitce. Żeby oczywiście nie było takich sytuacji, że mamy coś odkryte i nagle dostajemy informację, że jakaś aktualizacja i już tego nie ma, więc jestem tym tylko troszeczkę zawiedziony, że jest taka sytuacja. Naprawdę wiele innych tytułów udało mi się bez tak naprawdę utraty save'ów wykonać, więc wiem dobrze, że po prostu jest taka możliwość techniczna, aczkolwiek no tutaj wyszło na to, że niestety mamy z tym kłopot. Dobra, zbliżamy się już do celu, słuchajcie, naprawdę poniżej 50 km. Drugie zleconko za chwilę wykonamy i rozejrzymy się oczywiście po tym mieście, jeżeli jest nieodkryte. No Ania, co jest? Nie wiem, czy prosto, czy w prawo. To jakieś ważenie było? Nie, dobra, myślałem, że waga. No i nie wiem, czy widzicie, ale nie możemy dogonić tej ciężarówki. Trzeba by było, nie wiem, pojechać kawałek z utratą, no, tak jakby ryzykiem utraty jakichś środków finansowych. Także, no, nie jesteśmy w stanie jej dogonić. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, teraz dopiero ją dogoniliśmy. Po prostu są ciaśniejsze zakręty. Skręć w lewo. Dobra. No i zobaczmy, jak to wygląda. Lewa czysta, prawa czysta. Dobra, no to lecimy. Dobra, jeszcze mamy 70, więc możemy trochę szaleć. Ale czy tutaj tych tirów? No naprawdę, słuchajcie, widać, że takie miejsce
mocno portowe. Sporo tych ciężarówek tutaj jedzie, też w drugą stronę, więc trzeba by było też tam zobaczyć, jak to wygląda. No i witamy Rostock w takim razie. Zaraz zobaczymy, czy to miasto było odkryte, czy nie było odkryte. Dobra, tu już trzeba zwolnić, bo jest 50. Dobra, przełączymy się tylko, ja zobaczę. Nie, tutaj mamy znaki zapytania, także wydaje mi się, że to miasto jeszcze nie jest odkryte. Ale słuchajcie, żadna informacja nam się nie wyświetliła tutaj. Także wydaje mi się, że już to byliśmy. No nic, dobra, mamy tam jakiś znaczek na mapie, znak zapytania, więc oczywiście będziemy chcieli to sprawdzić. Dobra. I jesteśmy na miejscu. Jesteś u celu. Dobra. No, tylko 40 expa. Czemu tak malutko? Że niby łatwo, tak? Że niby nie trzeba dalej kręcić. Dobra, tu się teraz ustawimy do przodu. Okej. Dobra, zobaczmy, czy to już wystarczy. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Odbijamy, 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 odbijamy. Oj, będzie poprawka chyba. No niestety, nie da się tak. Dobra, to jeszcze się poprawimy. No i to tylko pokazuje, słuchajcie, że spokojnie powinniśmy mieć tutaj z 90 expo za to parkowanie, bo mieliśmy dużo kłopotów, więcej niż na przykład przy tamtym, za które dostaliśmy 90. Dobra, i możemy odpinać. Zobaczmy, jak to wygląda. Doskonale, ok, 210 expów. Za każdy kilometr dostajemy expa. Bonus za niebezpieczną dostawę, proszę bardzo, 44 expy dostaliśmy. Bonus za manewrowanie naczepą, 40 expów. No dobra, no zbliżamy się, kochani, do tego poziomu czwartego. Dobrze, teraz tak, no tak jak obiecałem, słuchajcie, jeszcze tutaj wyjdziemy na moment, zanim oczywiście przejdziemy do kolejnego zlecenia, słuchajcie, przejedziemy się tutaj po tym mieście, zobaczymy w którą stronę, czyli musimy jechać tutaj w lewo. Dobra, zobaczmy, tu jest ok, tu jest ok. Aj! I co, przepuści nas? No takie wymuszenie, można powiedzieć, pierwszeństwa. Nie no, super, naprawdę. Jeszcze nas tutaj troszeczkę walną na tym. Dobra, tutaj mamy chatynkę. Dobra, no ciekawy jestem, także tak jak widzicie, no tutaj mamy do odkrycia tylko i wyłącznie jeden znaczek zapytania. Zobaczymy, co tam jest takiego. Czy to jest agencja pracy, czy to jest dealer ciężarówek.
Dobra, możemy spokojnie też podjechać tutaj do hotelu. Chyba tu jest hotel po tej prawej stronie. Zaraz zobaczymy. No, to będzie chyba dealer ciężarówek tym razem. Tak. Renault. Dobra, 135 tysięcy na koncie. Dobra, w ogóle to zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy w ogóle na te samochody, bo może jest coś tańszego niż w Volvo. No, 108 tysięcy, także... No, powiem wam szczerze, że chyba mnie swędzi, żeby kupić tą ciężarówkę i chyba tak zrobimy. Dlaczego nie? Dobra. Nie, ja nie chcę być za kółeczkiem. Dobra, poproszę do Poznania. Gdzieś tutaj jest cena... cena dostarczenia. Nie, nie widać, słuchajcie. Dobra. Wybierz wolny slot. Okej. Dobra, dostarczona, słuchajcie, także mamy już słuchajcie, kolejną ciężarówkę. No naprawdę, aż liczba ciężarówek, jak to pięknie wygląda. Trzy ciężarówki, słuchajcie. Teraz tak, zarządzanie kierowcami. No, możemy spokojnie zatrudnić. Twoja sieć rekrutacyjna. Odszukaj więcej agencji, aby mieć dostęp do większej liczby kierowców. No dobra, zobaczmy. Słuchajcie, kogo my tu mamy? Lenart. 1.7, cały czas Jano, ale nikt go nie chce zatrudnić. 366 za dostawę. Dobra, zatrudniamy, słuchajcie, no drugi kierowca. Drugi kierowca zatrudniony, mamy garaż. No, słuchajcie, ale szalejemy. Szalejemy w tym odcinku 10, naprawdę. Dobra, udajemy się teraz do hotelu. I możemy, słuchajcie, kończyć odcineczek 10 z tej serii. No naprawdę, mamy już, słuchajcie, 3 ciężarówki w sumie. Jeszcze nawet tutaj, zobaczcie, 25 tysięcy nam zostało na koncie, więc jest jest co robić. Nie no, fajnie, naprawdę odwzorowane, nawet nawet widać było pasażerów w tym autobusie. No, ale mamy problem, żeby tutaj wyjechać w ogóle. Nieźle. Dobra, go, 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 go. No, ale szpech. Nie no, słuchajcie, zobaczcie, stąd nie można wyjechać. Co za, ale trafiliśmy miejsce. No, normalnie, słuchajcie, niezły koreczek. Ha! Nie możemy stąd wyjechać. No, próbowałem tak troszeczkę, troszeczkę wymusić. Co tu się dzieje? Słuchajcie, ale korek trafiliśmy. Masakryczny. No trzeba się będzie jakoś, nie wiem, tutaj wciskać na chama, bo widzę, że nikt nas tutaj nie chce przepuścić. Nie no, zlitujcie się, panowie. Nie no, bo zaraz, zaraz dojdzie do zderzenia. Masakra, słuchajcie. Czekamy, czekamy i jeszcze raz czekamy. Ale sobie wybraliśmy miejsce. Nie no, nie chcą nas przepuścić w ogóle. Dobra, miejmy nadzieję, że
ale tu cały czas dojeżdżają, słuchajcie. Dobra, no zobaczcie, dopiero teraz przepuścił nas tutaj kierowca, ależ korek tutaj. Dobra, my się udajemy prosto oczywiście. Dobra, czy to jest hotel? Nie, to nie jest hotel, słuchajcie, to jest garaż. Garaż do kupienia. Za 180 tysięcy, no to troszeczkę za dużo. No, tam coś powinno być. Zobaczę, jeszcze przejedziemy się kawałek dalej, bo... Wydaje mi się, że to trochę niemożliwe, żebyśmy nie mieli w mieście tutaj możliwości się zregenerować. Dobra, zobaczymy jeszcze, co jest po tej lewej stronie, bo tam widzieliśmy, że jest warsztat, natomiast no tutaj przydałoby się jednak... Ale co to było? Ale nam śmignął przed nosem. Nie, no tu jest przecież. Dobra, tylko jak się tam dostać? Dobra, to muszę tutaj zawrócić. Dobra, i tam będziemy się mogli przekimać. Dobra, tutaj zrobimy zawrotkę. Okej, teraz jak tu wjechać? Dobra. Tutaj chyba, o. W porządku. Dobra, tu jest warsztacik. A my możemy, słuchajcie, sobie tutaj odpocząć. Dobra, wypoczniemy sobie. Nabierzemy trochę sił. Dobra, i mamy nockę. No dobra, kochani, dzięki bardzo za udział w odcinku numer 10 na moim kanale z ETS2. Tak jak widzieliście, no naprawdę poszaleliśmy tutaj w tym odcinku 10. 3 ciężarówki, 3 kierowców, słuchajcie. Zysk z ostatnich 7 dni 33 tysiące, więc naprawdę zaczynamy tutaj już mieć takie poczucie, że naprawdę ta nasza firma się fajnie rozwija. 27 tysięcy na koncie, czyli mimo tego, słuchajcie, że wzięliśmy kredyt, zakupiliśmy 2 ciężarówki, zatrudniliśmy kierowców i tak mamy, słuchajcie, jeszcze tą górkę, przecież zapłaciliśmy 3 tysiące za nasze kredyty. Oczywiście możemy zobaczyć jeszcze na koniec, jak to wygląda. Dobra, czyli tak naprawdę to była spłata, słuchajcie, tego mniejszego kredytu, czyli dopiero mamy pierwszą ratę tego pierwszego kredytu spłaconą, a jeszcze ten potężny kredyt się nie zaczął spłacać, no ale tak jak widzicie, było to potrzebne. Wydaje mi się, że teraz, jeżeli naszych dwóch kierowców będzie zarabiało, jesteśmy w stanie to zrobić, aczkolwiek, no tutaj naprawdę przez dzisiaj zarobiliśmy 10 koła. No ale to i tak, słuchajcie, no to 3000, także mimo wszystko miejmy nadzieję, że jakoś damy radę. No dobrze, kochani, dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam was oczywiście już teraz gorąco i serdecznie na kolejny odcinek serii ETS2 na moim kanale. Widzimy się w odcinku 11. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej! Gaming World League.